No i cholera, wykrakałem. Wykrakałem, on tam lata buzardem i się czai na mnie. Ale nie tylko na mnie, kochani, nie tylko na mnie, na wszystkich kręcących się dookoła lotniska. Jak widać, nawet teraz oznaczniki graczy się zmieniły. Kiedy jest w śmigłowcu, no to po prostu kręcą się śmigiełka. Kiedy jest w samolocie, no to jest mały samolocik. W kolorze oczywiście stanu psychicznego konkretnego gracza. Aha. No dobra, ktoś tam zginął. Mam nadzieję, że to nie żaden z tych tutaj moich prawie ziomków. No. Takich prawie ziomków, oni wszyscy chcą mnie tutaj zabić. Za co? Za co? To jest mój pierwszy dzień grania na PlayStation 4 w GTA Online i tak mnie witacie? To jest, kurczę, dla mnie zupełnie nowa społeczność. Przecież wcześniej byłem związany z wszystkimi graczami, którzy lubili maszynkę Microsoftu bardziej. A tutaj takie jaja, no. Takie przywitanko. Ale dobra, może będzie Tytan? Może będzie Tytan. Ale dobra, kochani, tak jak mówiłem w poprzednim materiale, jeszcze w dalszym ciągu nie usłyszałem od was w komentarzu pod którymś z poprzednich materiałów, czy FPP, czy TPP, więc póki co jedziemy sobie tak, patrząc z oczu. Przynajmniej tak nie widać twarzy na 100%. Stuwa 100%, że nie będzie widać twarzy. I to jest wartość dodana. Jest i Tytan, osz! Shit. Dobra, mam nadzieję, że go nie poturbowałem zbytnio. Szybko, szybko, szybko. Jestem ciekaw, jak wygląda od wewnątrz. Dawaj, 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 no. Żeby mnie nie kropnęli od razu. O cholera, ale dbałeś o szczegóły. Pyk, pyk, myk. Nawet nie wiedziałem, że to się uruchamia gdzieś tam na górze, ale chyba tak. Chyba tak, chyba tak. Dobra, rozpędzaj to. Rozpędzaj to w ciężkie gówno. Oj, żeby w nic nie przydzwonić. No to ma bardzo szerokie skrzydła przecież. O kurde, ale mało widać, kiedy się tu pilotuje takiego kolosa. Oj, jak malutko. Ale za to, no zobaczcie na to, jak bardzo bogate jest wnętrze. Ale ej, taki pojedynczy, myślałem, że będzie podwójny drążek. Taki do złapania i z lewej, i z prawej strony. Widocznie nie. Widocznie nie znam się na wojskowych maszynach latających. O shit, Tytanem to rzadko wychodziło. Ale tym razem wyszło. Taki korkociąg. Aha. Nieźle, nieźle. Ale dobra, co ja mogę zrobić? Mogę spróbować się rozbić, ale jednocześnie... Dobra, moment, gdzie to jest ta woda? Rzekomo. Jaka woda? Co ja gadam? Koleś już był pode mną dawno. Tam nie było żadnej wody. Ej, Seba? Nie, to nie Seba Deren, kurde. Już myślałem, że może. Może tak się nasze koleje losu połączyły. Splotły się ścieżki nasze. Ej, what? Co to jest tam po lewej? Co za opary jakieś dziwne? Czy po prostu... No nie mówcie, że się odbijają... O, shit! Skacz! Słyszałem to, słyszałem. Dobra, włącz. Spadochron. Dobra... O, shit! Zabił mnie. Ale jednocześnie sam umarł, czyli no... Wyszło na jedno. Ej, chodź sobie moment. Ej, to był koleś o ksywce motorynka? Łe, to on się po prostu zrewanżował za poprzedni odcinek. Aha, dobra. No... Nie lubię być potrącanym, naprawdę. Nie lubię być potrącanym, patrząc z tej perspektywy, bo to jest zbyt realne. Kurde, naprawdę. To samo wrażenie, że dostajesz samochodem, nawet nie wiedząc, że podjeżdża i turlasz się po asfalcie. Jeszcze bankowo twarz Superlamy jest pozdzierana, gdyby nie była zasłonięta maską. Pewnie byłoby to widać. No ale kurde, mega wkręta z tej perspektywy, mega wkręta. Potrąćmy. Ruch pieszy. Ej, łe, a właśnie. Czy w trybie online idzie zaprosić pewną panią do samochodu, żeby umniła nam czas podróży? Ej, a też właśnie, moment. A jak ma się w GTA Online zrobioną postać kobiecą? Po prostu nie, że postać kobiecą, że koleś, który chodzi w kobiecy sposób, jest ubrany w spódniczkę i kozaki na wysokim obcasie. O to mi nie chodzi, tylko po prostu kobietę. To czy prostytutki płci męskiej też stoją wtedy pod latarniami, czy dochodzi do aktu homoseksualnej miłości między dwoma paniami? Nie, żebym miał coś przeciwko. Wręcz grubo, nie mam nic przeciwko. Czasami nawet zdarza mi się oglądać takie rzeczy. Nie, dobra, sprzedajmy coś do Los Santos Customs. To zawsze warto zrobić, ale nie opłaca się
wysiadać przed hamowaniem. Ej, to jest chyba wiele warte, jeżeli dobrze pamiętam. Tak jest. Dobra, więc pani już podziękujemy. Ale w większości zegary wyglądają tak samo, albo jeżeli nie tak samo, to bardzo, bardzo podobnie do siebie. Okej, okay, mapka. Czym najprędzej, to czy najszybciej mapkę się włączało? No, chyba w ten sposób. Los Santos Customs. Proszę bardzo, tylko koleś z nagrodą. Tam się kręci. Oby nie chciał mi zrobić kuku, jak będę podjeżdżał. No co to za hamowanie? Cholera, co to za hamowanie tak tutaj stoją? Ej, moment. Czy te pojazdy były zaparkowane po prostu? Aha. No, super. Naprawdę ogranicza widoczność ta perspektywa. No, a coś za coś 50-50, kurczę. Powiedzmy 50% wtopionych rzeczy i 50% świetnych rzeczy związanych z tą perspektywą. No, ale też, kurczę, nie widzę zbytnie mapy. A to już z mojej własnej głupoty i winy. Tak ustawiłem sobie laptop po prostu. Widzę bardziej płaski od audio, od gry i od mojego własnego głosu niż minimapę. Ej. Łooo, ale zemdlał, ale w ogóle wydawało mi się, że on był piratem, że miał opaskę na oku. Moment. A podniesie się? Ej, już nie mogę niżej wycelować. Nie, chyba go zabiłem. O kurde. Co prawda podejrzewałem, że po tych wszystkich kraksach i karambolach to licznik śmierci wywołanych moją jazdą już naprawdę wysoki jest. Zresztą setki, jeżeli nie tysiące ofiar na koncie, ale nigdy nie widziałem tego z tej perspektywy. Chyba teraz będę jeździł ostrożniej. Wrzucając ręcznie na każdym zakręcie. Nie, dobra, ale akurat nikogo nie było. To mogłem sobie na to pozwolić. Nie, serio. Ciężko oglądać czyjąś śmierć, wiedząc, że jest się sprawcą i patrząc z oczu sprawcy, no. Takie poczucie winy. Gdzieś głęboko. No ale właśnie, to jest to, że bardziej poczucie winy gracze odczuwają niż chęć zamordowania kogoś samochodem. Kurde. I bez przesady, i właśnie teraz w Australii, kiedy ja wypowiadam te słowa, to w Australii w sieci dwóch największych sklepów, bo chyba Walmart i jeszcze jeden, nie można kupić GTA 5. Po prostu klientki, głównie klientki, poskarżyły się, podpisały petycję. Chyba 40 tysięcy podpisów panie zebrały. No i no niestety ze względu na swoją treść, swoją zawartość, czyli tego, co jest w GTA 5, po prostu ze względu na to nie można sobie kupić już tam. No ale na pewno Australijczycy znaleźli setki sposobów na to, jak obejść to. Czy po prostu można iść do innego sklepu, pobrać wersję cyfrową, czy setka innych możliwości, bo po prostu to jest siódma najlepiej sprzedająca się gra w historii, jeżeli dobrze pamiętam. Siódma albo szósta, cholera wie. Więc naprawdę te sklepy popełniły złą decyzję teraz, wybrały źle. Dużo pieniędzy koło nosa im przeszło. Ale dobra, 6600 na moim koncie i zbliżamy się do tej niespodzianki. No właśnie, dobrze sobie przypomniałem. Bo grę zamówiłem w sklepie Black Games. Nie, żebym jakąś kryptoreklamę teraz uprawiał. W sumie posiadanie kanału mnie uprawnia do uprawiania kryptoreklamy. No to jest mój kanał, mogę robić co chcę, po prostu o to mi chodzi. Ale też chyba w Black Games zamówili przed premierą parę kopii i nie zeszły. Bo niestety, no kurczę, raz, że pudełeczko mam delikatnie pęknięte, ale jestem w stanie przymknąć oko na to, bo znalazłem w środku kupon, karteczkę z kodem na 1 000 000 baksów. No kurde, no to teraz. Duże zakupy. No niestety, nie wcale nie. Wcale nie duże zakupy. To tylko dlatego, że ten 1 000 000 baksów jest podzielony między dwa tryby. Tryb single player i online, więc shit, ale jeszcze z tego co pamiętam nie będę w stanie uzbierać na Entity, bo Entity kosztuje, kurczę, jeżeli dobrze pamiętam, a naprawdę będę musiał sobie odświeżyć pamięć, Entity kosztuje 700 tysięcy z groszem, a ja mam w tym momencie 100 z groszem plus 500 przybędzie jak wklepię ten kod. No, w dalszym ciągu za mało, więc chyba będziemy musieli wziąć udział w kilku akcjach. Bo tam wiem, że płaci się lepiej niż po prostu biegając i obrabowując sklepy spożywcze i sprzedając samochody.
No tylko teraz zgubić pościg, ale zróbmy to z tej perspektywy. Większa immersja, naprawdę jakbym ja uciekał po prostu. Zwłaszcza w tym momencie, kiedy nie jestem za kierownicą żadnego samochodu. O shit, helikopter. No to pięknie. No to będziemy świadkami śmierci. Ej, moment, zmieńmy broń, może na kałaszka. No, no i to rozumiem, tylko że światło, kurczę, mnie oślepiało. Ale i tak motorówka mnie posłał do piachu. Dobra, no to jakaś akcja, uwaga. Pora coś wybrać z listy. Online, akcje, dołącz do akcji, do losowej, tak jest. Bam, lecimy z tym koksem. Oby nie było problemów ze znalezieniem czegokolwiek. No, trzymajcie ze mną kciuki. No bo to w sumie po premierze jeszcze nie jest aż tak długo, tak dużo czasu nie minęło od premiery w sumie. Więc serwery no nie muszą mieć 100% sprawności jeszcze. To jeszcze jest ten okres, gdzie ludzie są w stanie przymknąć oko, bo odświeżają w dalszym ciągu singla. Albo grają pierwszy raz, jeżeli się wstrzymali z zakupem na konsolach, konsolach poprzedniej generacji. Ej, nie, dobra, cicho, spoko. Mamy już 3. Dobra, to wyłączmy radio, może coś będą gadać. A w ogóle co jedziemy? Pit stop. W tym tradycyjnym drużynowym deathmatchu w pobliżu autostrady Palamino nikt nie zazna spokoju. Okej, dobra. Poczekajmy spokojnie na rozwój wypadków. No, by rozwój wypadków był taki, że wystartujemy z tym deathmatchem. Ale właśnie, on jest autorem? Nie, nie, nie. Już myślałem, że koleś, z którym gramy, jest autorem, ale nie. Więc czekamy spokojnie. Dobra, jest nieźle. Już coraz więcej graczy się pojawiło. Ale nikt nie gada, więc może jednak radyjka jakieś włączę. Jakieś dobrze wiecie, jakie radio. Żeby umilało mi ten czas oczekiwania, bo koleś naprawdę nie jest skory, żeby wystartować wcześniej niż chyba przed uzbieraniem całej 16 graczy. No cóż, zobaczymy, przekonam się. W sumie i wy też, tylko że wy w krótszym czasie niż ja. To na pewno. No pięknie, ludzie zaczynają już odchodzić. No koleś, no proszę cię, ja naprawdę mam jeszcze, patrząc na zegarek, pół godziny, żeby nagrać dla was ten materiał i jeszcze kolejny jakoś zmieścić. No im więcej, tym lepiej chyba, nie? A tutaj taki czasowstrzymywacz, no kurde. Proszę, po prostu proszę. Oscar Erasco, could you please? No dobrze, pięknie, minuta. Wystartował licznik. Zaraz pojedziemy. Pięknie, 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 dobra. Do usłyszenia za 50 sekund. Dobra, jednak krócej to trwało. Bo jakieś 20 sekund, no ale dla was i tak to było tylko takie coś. Jak wstrzyknięcie palcami. Okej, postawię 500 baksów. Kupię kamizelkę. Jestem gotowy do gry, ale lecimy z perspektywy pierwszej osoby. Ej, ten koleś z prawej ma niezłą maskę. Spoko. Ale wygląda bardziej jak kask do jazdy na motocrossie. Dobra, obczajmy. Nie no, ja salucik, no co wy tam jakąś penetrację palcami pokazujecie? Pewnie, że salut. No, no właśnie, ten z prawej, o którym mówię. Nieźle, nieźle, nieźle. Dobra, oddalmy delikatnie. No nie, nie mogę go zobaczyć, cholera, dobra. Trudno. Mam kamizelkę, mam dobrą perspektywę do strzelania. W końcu wszystkie strzelanki, kurczę, są z takiej perspektywy. I Far Cry 4, który już niedługo się pojawi na moim kanale. Ale to już po świętach, typowo po świętach. Dobra, ale koniec o tym, jedziemy. Jak, odholowali mój pojazd osobisty? A to świnie. Dobra, są dosyć daleko. Może zdążę dobiec tu do osłony, zanim mnie ktoś sprzątnie. O shit. Ktoś gdzieś jakoś coś? Ktoś? Gdzieś? Ogólnie nie podoba mi się ta broń, z chęcią bym ją... Ej, nie, bo to jest tylko podniesiona, o kurde. Ja nie lubię tego rodzaju celownika właśnie. Dobra, lecimy, Battlefield! Dobra, ale może postaram się ich obejść z tej strony. A, już ten, wpadł na ten sam pomysł dokładnie. Dobra, i bam. Nie, nic z tego. Chyba, że... Podniosłem nóż. Spoko. Ale co z tego? Skoro ktoś mnie zaraz sprzątnie.
Ta perspektywa, no ma swoje minusy, no ma swoje minusy. Ale ten dogram jeszcze. Ten deathmatch na pewno dogram z tej perspektywy. No on gdzieś tu? Dobrze widziałem? Nie, no nie straszcie mnie w ten sposób. A w ogóle nie możemy wszyscy lecieć tą samą stroną, no bez kitu. To trochę głupie. Jak, gdzie kolego? O, i kamizelka w gratisie! O ile dobiegnę. Jest moja. Jest! Pierwszy kill z tej perspektywy, fuck! I druga śmierć. No proporcje są nie takie, jakbym chciał. Ale imersja rośnie. Gdzieś ktoś jakoś coś? Cholera wie, dobra, pyk, biegnij. Ile sił. No, chociaż tam tego jednego się udało. No czemu nie ten drugi? Myślałem, że mi się naboje skończyły w magazynku, no. Ale się nie skończyły. Trzeba było strzelać dalej, cholera piechol, no. Oj, lutują. Za mocno i zbyt szybko i zbyt blisko. Zbyt blisko mnie. No, kurde, gdzie jesteście? O, shit! Ktoś miał granat. Nie widzieliśmy tej eksplozji w najbardziej majestatycznej perspektywie. No ale był odrzut za to, odczuwalny wręcz, nie tylko widoczny. No, ale ktoś tam poszedł. Ale ktoś mnie też dominuje, no. The crazy dash. A niech sobie dominuje, ja tutaj mam perspektywę inną niż wszyscy zapewne. Większe jaja. Zdecydowanie. Okej, pistolet, chyba pukawka i kamizeleczka. Jest nieźle. Jestem ciekaw, czy słychać, jak naparzam teraz w krzyżyk napadzie. Co i kto? I gdzie? Tu! Shit! Ale headshot! No! Ale znowu mam wrażenie, że ktoś mnie czymś wysadził. Serio. Moja drużyna przegrywa 4, no kurde. Niedobrze. Tu jest, no przecież tam był, widziałem, no każdy to widział, nikt nie strzelał. Znaczy, turlam na potęgę. Dobra. Jest osłona. Jednak wiecie co wolę. Z tej perspektywy strzelać. No czemu jeszcze nie umarł? No właśnie. Okej, ale zaraz to się pojawią kolejni. Może ja się odsunę jednak. Polecę naokoło. Shit, błąd. Błąd, that was a fucking mistake! Dobra, ale po apteczunie. Gdzieś tu podobno jest. Ktoś tu mówił o jakiejś apteczce, proszę bardzo. Podnoszę zdrowie. Ale tutaj biegnąc sprintem tylko poruszam się lewą gałką, więc ciężko dobrze się obracać, zasuwając pełnym speedem. Oj, widziałem jakąś latarkę. O! Shit! Gdzie? Tam! Gdzie, kurde? Kolbą go! No przecież kolbą go trzasnąłem, widzieliście, tam coś było! No już tyle kili w plecy! Ale tak w ogóle to transfer postaci udało się bez żadnych problemów przenieść. Nawet sobie jeszcze zmieniłem rodziców. Wziąłem Johna Marstena i jakąś tam Hannę. Oj, turlaj. Jak dalej od dystrybutoru. Dobra, zemsta za grobu. From the grave, motherfucker! No główka! Shit, jeszcze z tej strony. Do przodu się turlaj, dobrze. Reload. Przestań się skradać, ty kretynie. Ale troszeczkę go podziurawiłem, troszeczkę. 4 minuty jeszcze. Koniec deathmatchu, końcem odcinka, kochani. Mam nadzieję, że się uda wygrać. Albo przynajmniej w dobrym stylu dograć końcówkę. No! No heady! No przecież tam heady wchodziły! Czemu mnie tak oszukujesz, GTA, na sam koniec? A w ogóle, kurczę, do 25, no to koniec już nastąpił właśnie. Ej, nie byłem w pierwszej trójce nawet? Ups. No chyba, że w drużynowym jest tylko pierwsza dwójka. Nie no, to znaczyłoby, że wygrałem. Ale nie, 2780 tylko, zarobione.
61 ranga, 61. Ej, gdzie nie ma zwycięzcy chyba? Albo gdzieś zniknął. Wyszedł przed końcem może? Kto wie. Ale dobra, kochani. Żegnam się z wami. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro. Cześć. Hej.